Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Grzegorzem Domańskim. Część trzecia. Badania archeologiczne na Ślęży. Osadnictwo i kamieniołomy. Prowadziłem badania na Ślęży. No, Ślęża, wiadomo, miejsce kultu. Okazało się, że Ślęża jest oczywiście, była miejscem kultu, ale nie tylko. Na znacznej części zboczy masywu były pola orne. Mało tego, te pola orne były w części lesowej, więc znakomite gleby i prawie do połowy wysokości były pola orne. Poza tym kamieniołomy granitu funkcjonujące przynajmniej od okresu wpływów rzymskich, ale przypuszczalnie również możliwe, że na jakiejś tam części również Celtowie próbowali wydobywać ten granit. Natomiast wytwórnie te, które potem odkrywaliśmy, nieznane, w części nieznane w ogóle, w części powiedzmy sygnalizowane, to były olbrzymie przedsięwzięcia, to były miejsca, gdzie pracowało po kilkadziesiąt osób, a praca polegała na tym, że zdejmowano górną warstwę z takiego gruzu skalnego. I ta warstwa miała często 2 i 3 metry i dochodzono do warstwy granitu, która łupała się w płyty. Oczywiście natura nie przewidziała, jakie będą te płyty potrzebne, wobec tego część były płyty bardzo grube i były bardzo cienkie, i były duże i powiedzmy jakieś tylko kawałki w formie takiej zbliżonej do cegły. I z tego granitu produkowano kamienie żarnowe. Ale do tego nadawały się tylko płyty i płyty o odpowiedniej grubości. Bo jak płyta miała, powiedzmy, 15 cm grubości, nie byli w stanie tego doprowadzić do tej pożądanej, powiedzmy, 10-centymetrowej grubości. Wobec tego odrzucano taką płytę. Płyta, która nie miała odpowiedniej średnicy, tak, żeby wytoczyć całe żarno, również odpadała. W rezultacie ta praca wymagała ogromnego wysiłku, a efekty były, powiedzmy, dosyć ograniczone. A mimo to tych żaren wyprodukowano, różni badacze różnie to oceniają, ale to są za każdym razem tysiące. I tych część już w terenie stwierdziliśmy, że żarna produkowano w bardzo ciekawy sposób. Zresztą produkowano je później w okresie wczesnego średniowiecza innym sposobem. W okresie wpływów rzymskich, a właściwie na samym końcu okresu wpływów rzymskich, produkowano przynajmniej większość procesu produkcyjnego odbywał się na miejscu.
tuż przy kamieniołomach. Zresztą znaleźliśmy takie miejsca, gdzie ta produkcja się odbywała. I tam uzyskiwano najpierw płyty, potem okrągłe płyty. Za każdym razem istniała możliwość, że ta płyta pęknie. Jak już były okrągłe, trzeba było otwór wywiercić w środku. Również perspektywy były, że co któraś z tych płyt pęknie i ta się nadawała do wrzucenia. Ale ileś tam jednak tych żaren wykonywano. Tu jest już jakieś tam szczegóły techniczne, to może byłoby przesadą. W każdym razie wykonywano te żarna i żarna gdzieś były eksportowane. Do dzisiaj praktycznie do końca nie wiadomo gdzie. Bo żarna ze Ślęży zdarzają się na tych późnorzymskich osadach, ale niezbyt liczne i ten cały urobek nie mógł się rozejść w najbliższej okolicy. Musiał gdzieś być eksportowany na dalsze tereny, przypuszczalnie na takie tereny, gdzie nie było dobrych materiału skalnego, gdzie po prostu nie było z czego wykonywać żaren. Tu jeszcze jest cała masa zagadnień takich, czy to, co kopano na Ślęży, czy robili to ludzie, że tak powiem, najemni, czy byli to niewolnicy. Bo ciekawe jest, że ci, którzy kopali, oni najprawdopodobniej przebywali cały czas w kamieniołomach i obok kamieniołomów. Inna sytuacja była w okresie wczesnego średniowiecza, gdzie wykonywano dyski, a dalszą część wykonywano w osadach w okolicy Ślęży i dopiero tam te żarna uzyskiwały kształt taki, który się nadawał do, albo do handlu, albo do użytku. Ślęża poza tym kryła i kryje olbrzymią ilość. Korespondowałem z takim panem, który tam uważał, że, znaczy uważał w tradycji, w Czechach była góra, która była też świętą górą i też przypuszczano, że były tam obrzędy, ale na tej górze nie było nic poza tym. Tu natomiast cała góra jest pokryta osadami rolniczymi. Jest osada mezolityczna, dosyć wysoko na zboczach. Są pola, są osady mieszkalne. No, także i do dzisiaj cały czas te nowe rzeczy się pojawiają.